czy wiesz, że Armie Hammer udzielił pierwszego wywiadu od wybuchu skandalu w 2021 roku. W rozmowie z portalem Ermel odniósł się do oskarżeń o przemoc i opowiedział, jak wygląda jego życie. Armie Hammer ujawnił, że jako dziecko był molestowany przez duszpasterza prowadzącego nabożeństwa dla młodzieży. Sposób, w jaki seksualność została wprowadzona do mojego życia, była kompletnie poza moją kontrolą, powiedział. Byłem w tej sytuacji bezradny. Nie miałem żadnej mocy sprawczej w tej sytuacji. Później moje zainteresowania seksualne poszły w kierunku kontroli nad sytuacją. A jeszcze na początku 2021 roku Hammer przebierał w ofertach pracy. W planach miał wystrzałowe występy z Jennifer Lopez oraz serial The Offer o kulisach powstania Ojca Chrzestnego. Wszystko zmieniło się pod koniec stycznia, gdy do sieci trafiły wpisy z mediów społecznościowych ujawniające brutalne fantazje seksualne oraz kanibalistyczne fiksacje aktora. Niedługo potem kolejne kobiety zaczęły oskarżać Hammera o przemoc fizyczną i emocjonalną i jego kariera praktycznie przestała istnieć.